Dzień dobry Państwu. Powiem szczerze, miałem nadzieję, że spotkamy się już face to face, on site, no ale sytuacja jeszcze ciągle się nie uspokoiła. Mówię tu głównie o COVID-zie, oczywiście nie o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, że kolejne takie spotkanie już będzie jednak face to face i będzie można gdzieś w kuluarach podejść i porozmawiać bezpośrednio. Teraz tą drogą elektroniczną postaram się powiedzieć parę słów na temat tego, co z naszej perspektywy, z perspektywy naszych klientów, z perspektywy państwa również często widzimy jako takie zmiany, trendy, które się pojawiają w budowie systemów bezpieczeństwa. Jeżeli byśmy spojrzeli na to, jak wyglądały te systemy jeszcze nie tak dawno, może w wielu miejscach ciągle tak jest, to do tej pory było tak, że skupialiśmy się na punkcie styku pomiędzy naszą siecią zaufaną, tak zwaną naszym wewnętrznym LAN-em, naszą własną infrastrukturą, naszymi własnymi zasobami, a tą tak zwaną siecią zewnętrzną, internetem ogólnie tutaj nazywanym. W tym miejscu, na styku pomiędzy tymi dwoma sieciami, były największe inwestycje w bezpieczeństwo. Tam się pojawiała cała gama różnych produktów, które miały kontrolować połączenia pomiędzy naszą siecią zaufaną a internetem. No ale rzeczywistość nas może nie przerosła, ale na pewno zdziwiła, zaskoczyła, chociażby kwestia właśnie COVID-u, zmian związanych z pracą zdalną spowodowało, że ten brzeg sieci, który kiedyś był łatwy do zdefiniowania, teraz się znacząco zmienił. To jest tak naprawdę infrastruktura, która się rozmyła i nie można już, często nie można wskazać tego jednego miejsca, gdzie nasza sieć tak zwana zaufana łączy się z sieciami zewnętrznymi. Mamy pracowników, którzy pracują z domu, używają urządzeń mobilnych. Nawet jeżeli są wyposażeni w swoje komputery firmowe, nadal mają w swoich sieciach domowych do czynienia z różnymi urządzeniami, których nie spodziewalibyśmy się w sieciach firmowych czy w biurze ogólnie. Ta komunikacja również dotyczy coraz częstszego wychodzenia z aplikacjami do cloudu. Tutaj przed chwilą na prezentacji była o tym trochę mowa i to jest zarówno taka hybrydowa forma, czyli uruchamiamy aplikacje w swoim własnym data center, jak i są aplikacje, które pracują w chmurze publicznej. Coraz częściej Państwo również korzystacie z aplikacji SaaS-owych. Office 365 jest takim przykładem, ale jest ich cała masa. Więc podejście do bezpieczeństwa, podejście do tego, jak się chronimy w takiej sytuacji, no musi się zmienić. Kolejnym aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę jeszcze przed przejściem już do samych trendów, to jest kwestia tego, jak odbywają się ataki i tak naprawdę jak bardzo sposób pracy naszych użytkowników te ataki ułatwia lub upraszcza. To jest ten model, który Państwo w tej chwili widzicie na slajdzie, tak zwany kill chain. To jest model, który jest często stosowany do opisania ataku i który często jest odnoszony do konkretnych ataków, nawet do takich popularnych ataków jak ransomware. Te etapy, które tutaj zostały pokazane często w takim ataku ransomware'owym tak zwanym również występują. Natomiast to, na co chciałbym szczególnie zwrócić uwagę teraz, nie omawiając całego tego modelu, to są właśnie te dwa pierwsze, ten pierwszy etap tak zwanej eksploitacji, wykorzystania podatności naszych systemów i później etap, który jest z punktu widzenia atakujących bardzo ważny, czyli tak zwany lateral movement, poruszanie się wewnątrz państwa sieci, szukanie zasobów, do których tak naprawdę atakujący chcieli dotrzeć. W obydwu tych przypadkach, proszę na to zwrócić uwagę, mamy często do czynienia z wykorzystaniem informacji, która z punktu widzenia ochrony państwa sieci jest zaufana. Wykradzione dane waszych użytkowników, wykradzione dane waszych pracowników mogą posłużyć do tego, żeby wejść do sieci, nie stosując jakichś zaawansowanych metod, mówię tu na przykład o jakimś malware zero day czy exploitach zero day. Owszem, to się oczywiście zdarza. Nadal mamy do czynienia z takimi atakami jak Log4j na przykład, ale w tym wypadku chodzi mi o to, żeby podkreślić kwestię tego zaufania. To samo dotyczy lateral movement. Osoba czy atakujący, który jest już wewnątrz państwa sieci, często przenosi się pomiędzy komputerami, nie stosując już dodatkowo malware'u. Korzysta z wykradzionych informacji o użytkownikach i z tych samych narzędzi, z których korzystają państwa administratorzy. Wręcz 80% ataków wykorzystuje takie sytuacje, wykorzystuje wykradzione dane o użytkownikach i ich poświadczenia. Jak do tej pory my zwykle reagowaliśmy na nowe wyzwania w bezpieczeństwie? No,
Powiem szczerze, ten slajd może trochę mało czytelny, ale ma za zadanie pokazać jakby całą masę rozwiązań, która jest na rynku i rzeczywiście firm, które wypuszczają nowe rozwiązania, jest też ciągle sporo. I takie jest w pewien sposób nastawienie, że jeżeli mamy problem, nowy problem, pojawia się kwestia, nie wiem, tunelowania informacji poprzez DNS, no to pojawia się produkt, który pracuje na tym DNS-ie, analizuje go i nam pomaga przerwać takie tunelowanie. Pojawia się kolejne zagrożenie, nie wiem, związane z identity management. Mamy dodatkowo kolejny produkt, tak zwany punktowy produkt, który też ma nam pomóc w rozwiązaniu. Czy to jest najbardziej efektywne podejście? Wrócę do tego jeszcze. Pierwszym trendem, o którym chciałbym powiedzieć, jest coś, co nazywa się Zero Trust. Ja mam nadzieję, że Państwo się już z tą nazwą zetknęliście, bo to nie jest nowa koncepcja. Ona została opracowana już ładnych kilka lat temu i tak naprawdę jest w wielu miejscach już implementowana, przynajmniej w części. Co to jest Zero Trust? Zero Trust to jest pewnego rodzaju metodologia, to jest pewnego rodzaju zmiana podejścia, która oznacza, żeby przestać ufać, a raczej weryfikować. Ja wiem, jak się to kojarzy, ale generalnie podstawą dla Zero Trust jest unikanie tak zwanego domniemanego zaufania. Zaufanie jest podatnością. Ja już wspomniałem o tych wykradzionych danych użytkownika. Jeżeli atakujący wykorzystuje dane użytkownika, a my wierzymy, że te dane identyfikują naszego pracownika, jesteśmy narażeni na poważne Być może jesteśmy narażeni na poważne konsekwencje. Więc podsumowując, Zero Trust to nie jest produkt. Zero Trust to nie jest oprogramowanie, to nie jest licencja. Nawet jeżeli często w różnych produktach ta nazwa gdzieś tam się pojawia i niektórzy producenci robią z tego duży marketing, to jest to bardziej koncepcja. Koncepcja, która wymaga systemowego podejścia. Odejścia od zmiany, odejścia od tak zwanego domniemanego zaufania właśnie na korzyść czy w kierunku tak zwanej ciągłej weryfikacji. Powiem o tym jeszcze dwa słowa. Ta koncepcja, mówiłem o tym, nie jest nowa, ale zaczęła nabierać w tej chwili dużego znaczenia również w sieciach tak zwanych publicznych, w sieciach sektora publicznego. Ten przykład, myślę, że Amerykanie rzeczywiście wyznaczają szereg standardów. Tutaj też jest odwołanie do dyrektywy, która się pojawiła już jakiś czas temu. Ona przyspieszyła na początku tego roku. Jej implementacja, która mówi, że jednostki rządowe, jednostki publiczne w Stanach powinny implementować tak zwane najlepsze praktyki bezpieczeństwa i również stosować się do architektury Zero Trust, stosować ją w swoich środowiskach. Wspomniałem o tym, że to nie jest nowa koncepcja i rzeczywiście jak Państwo oglądacie różne wystąpienia, może nawet na tej konferencji gdzieś padło już to hasło wcześniej, to Zero Trust się pojawia na slajdach, pojawia się w prezentacjach producentów. Problemem moim zdaniem jest to, jak tak naprawdę jest ten Zero Trust definiowany. Czy skupiamy się tylko na użytkownikach? Czy skupiamy się tylko na aplikacjach? Czy skupiamy się tylko na infrastrukturze? Myślę, że to trochę zależy od tego, co dany producent oferuje. Zero Trust jest to globalna czy kompleksowa strategia, więc powinna dotyczyć zarówno użytkowników, aplikacji, jak i infrastruktury. Żeby można było w ogóle mówić o wdrożeniu Zero Trust, trzeba spełnić kilka wymagań. Tym pierwszym wymaganiem tutaj wspomnianym jest tak zwana widoczność. To jest zbieranie informacji o tym, co dzieje się w naszej sieci, co dzieje się z aplikacjami, kto ma do nich dostęp, aktywność użytkowników, ale to jest też gotowość do tego, żeby wprowadzać w takiej sieci zmiany. Właściwie nadążnie, dynamicznie, automatycznie. Bo jeżeli mamy do czynienia z podejrzeniem ataku, na przykład segment sieci, czy wręcz pojedynczy komputer, czy pojedynczy użytkownik powinni być maksymalnie automatycznie izolowani do czasu, kiedy nie skończymy analizy i nie będziemy przekonani, że to nie jest nic groźnego. Ten automatyzm, ta dynamika to jest często ten fragment wdrażania Zero Trust, o którym zapominamy. Z tą widocznością wiąże się deszyfracja niestety. Ja wiem, że to nie jest prosty temat, to nie jest też technicznie prosty temat czasami do wdrożenia, ale biorąc pod uwagę, jak dużo zagrożeń, jak dużo tych podejrzanych sytuacji odbywa się przez kanały szyfrowane, poprawna deszyfracja wdrożona w firmie jest właściwie jest podstawą. Polityka nie może ograniczać się tylko do warstwy sieciowej. Musi bazować na warstwie aplikacji. Musimy rozumieć, jak aplikacje się ze sobą komunikują, jak użytkownicy komunikują się z aplikacjami. Na pewno warto nastawić się na prewencję. Generowanie kolejnych alertów po to, żeby potem ręcznie je obsługiwać, no nie jest to rozwiązanie
skalowalne na pewno. Więc nasza architektura, architektura tego systemu, architektura produktów, które pracują w tym systemie, musi być przygotowana do Zero Trust. Pod tym kątem de facto powinniśmy wybierać rozwiązanie i też być pewni, że one będą z nami rosły, w sensie będą gotowe na przyjęcie dodatkowych obciążeń. W efekcie po wdrożeniu Zero Trust dostajemy kompleksową kontrolę nad naszym systemem. Kompleksową nie tylko w danym momencie, ale też nadążnie zmieniającą się w zależności od tego, z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia. I dotyczy to nie tylko tej naszej centralnej sieci, tej najbardziej zaufanej, tego najbardziej zaufanego fragmentu naszej infrastruktury, dotyczy to wszystkich elementów, łącznie z naszymi pracownikami wewnątrz i na zewnątrz, którzy komunikują się i na przykład muszą przejść przez dodatkową autentykację, którzy muszą wykorzystać multifactor authentication do tego, żeby otworzyć połączenie do aplikacji, z której być może jeszcze nie tak dawno korzystali bezpośrednio, bez żadnych dodatkowych poziomów weryfikacji. My mamy w swoim portfolio produkty, które pozwalają, pomagają wdrożyć tą koncepcję Zero Trust na właściwie wszystkich tych trzech polach od użytkowników aplikacji infrastruktury. Nie jest to sesja produktowa, więc nie będę wchodził w szczegóły, co robią te poszczególne produkty, jak one działają, jakie są ich cechy. Zachęcam do kontaktu, możemy Państwu przedstawić wszystkie szczegóły. Palo Alto Networks od dawna inwestuje w Zero Trust. Tą koncepcję rozwijamy. Właściwie portfolio naszych produktów jest tak skonstruowane, że nowe cechy, nowe funkcje tych produktów, które się pojawiają, mają z założenia wspierać podejście Zero Trust. Tak jak mówię, ta kompleksowość jest tutaj super istotna. Tak? Nie można wdrożyć Zero Trust tylko w jednym miejscu, w jednym elemencie naszej infrastruktury. Oferujemy też usługi profesjonalne i to jest ta rzecz, która na pewno bardzo przydaje się i na etapie planowania, i na etapie weryfikacji, czy nasza organizacja jest zgodna z takimi założeniami Zero Trust, albo gdzie są te obszary, w których można jeszcze usprawnić system bezpieczeństwa, jak i oczywiście pomoc w samym wdrożeniu, doborze rozwiązań i później weryfikacji tego, jak one sprawdzają się w praktyce. Drugim trendem, o którym chciałbym powiedzieć krótko, który nie jest zupełnie odizolowany, odłączony od tego, o czym mówiłem wcześniej, jest konsolidacja systemów bezpieczeństwa. Zacząłem ten temat pokazując Państwu rysunek, na którym była masa różnych rozwiązań producentów, którzy oferują tak zwane punktowe rozwiązania i rzuciłem tam wtedy pytanie, czy to aby jest na pewno najbardziej efektywne podejście do bezpieczeństwa. Jeżeli przyglądamy się produktowi, jeżeli przyglądamy się problemowi tylko z jego perspektywy, lokalnej, małej, być może małego wycinka tego, co w systemie bezpieczeństwa się dzieje, to ten produkt może być najlepszym produktem na świecie. Może oferować, nie wiem, super skuteczność w wykrywaniu nowych ataków. Ale to, że nie możemy nim zarządzać w łatwy sposób, to, że aktualizacja takiego produktu zajmuje masę czasu, to, że on generuje, oprócz tego, że wykrywa ważne zdarzenia, generuje jeszcze całą masę tak zwanego szumu, false positive'ów i tak dalej. Czy to nam pomaga, czy wręcz nam przeszkadza w tym, żeby efektywnie chronić się przed takimi zagrożeniami? I ta idea, czy ta koncepcja konsolidacji właśnie do tego zmierza. To znaczy skonsolidowany system pozwala na bardziej efektywną walkę z zagrożeniami. Trudno jest zablokować 100%, musimy 100% zagrożeń. Musimy być przygotowani na to, że na incydenty trzeba odpowiedzieć również z założeniem, że one mogą być już w naszej sieci, że coś może się dziać w naszej sieci, więc im bardziej system bezpieczeństwa działa jak jeden organizm, im bardziej fragmenty tego systemu są ze sobą skonsolidowane, połączone, tym efekt i szybkość reakcji na taki incydent jest większa. My robiliśmy już kilka projektów konsolidacyjnych. Robimy te projekty dlatego, że produkty pozwalają na zastępowanie takich punktowych rozwiązań przez jedną platformę. Ten przykład, który jest na slajdzie w tej chwili, to jest realny przykład klienta, który zdecydował się na zastąpienie szeregu rozwiązań punktowych. Tu proszę zwrócić uwagę, są tak być może specyficzne rozwiązania, jak rozwiązanie do dynamicznej analizy typu sandbox, tak? Czy na przykład bezpieczeństwo na poziomie prywatnej chmury, integracja z systemem wirtualizacji w data center tego lokalnego klienta. Gdybyśmy zsumowali te wszystkie rozwiązania, z którymi miał do czynienia wcześniej klient, to ich wyjdzie tutaj około 20. Ja myślę, że to nie jest bardzo
duża liczba. Nawet Państwo, myślę, jeżeli sami dokonacie takiej szybkiej weryfikacji, z iloma różnymi produktami bezpieczeństwa macie do czynienia w swojej sieci, to myślę, że te ilości to jest przynajmniej kilkanaście, a może nawet właśnie wchodzą te ilości w kilkadziesiąt wręcz. Więc proszę sobie wyobrazić ten narzut na administrację, proszę sobie wyobrazić ten narzut na analizę informacji, które te systemy generują i tak dalej. Z konsolidacją wiążą się jeszcze dwa pojęcia. Wiąże się tak zwana orkiestracja i wiąże się automatyzacja. Orkiestracja oznacza, że my traktujemy system bezpieczeństwa jako całość. Mamy scenariusze, które ten system realizuje, tak zwane playbooki, tak zwane kroki postępowania w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z incydentem. Jest to zintegrowany, działający jak jeden organizm, system zabezpieczeń. Żeby to można było osiągnąć, potrzebna jest automatyzacja. Systemy muszą ze sobą rozmawiać bezpośrednio. Trudno wyobrazić sobie, że zawsze po drodze będzie gdzieś analityk. Więc automatyzacja, możliwość integracji tych systemów, skorzystanie z ich interfejsów API albo innych systemów, innych interfejsów do integracji, no jest w tej chwili takim must have. No i wreszcie odpowiedź na incydent, która jest efektem tego, jak działa taki system. On nam podpowiada, co się dzieje w naszej sieci, ale też daje nam możliwość zareagowania na incydent. W efekcie zmniejszamy ryzyko wystąpienia takich zagrożeń w sieci. Ten system staje się bardziej efektywny z punktu widzenia wykrywania i odpowiedzi na incydenty. Skracamy czas dojścia w ogóle do takiej sytuacji, że ten system działa jak taki dobrze zorganizowany organizm. No i w efekcie też oznacza to oszczędności nie tylko ze względu na zamianę produktów, ale też właśnie oszczędności tak zwane operacyjne, oszczędności związane z pracą administratorów, analityków, ograniczenie konsol oznacza bardziej efektywne podejście do analizy i tak dalej, i tak dalej. Krótko podsumowując, zwróciłem uwagę na dwa trendy. Myślę, że takie trendy, powiedzmy, z wysokiego poziomu. Wspomniałem o tym, że Zero Trust, konsolidacja to są strategie, to nie jest konkretne rozwiązanie, nawet jeżeli gdzieś tam w nazwie produktu pojawia się informacja, że to jest produkt do realizacji Zero Trust, to bardzo rzadko zdarza się, że to jest produkt, który nam rozwiązuje od razu cały problem Zero Trust. Warto mieć na uwadze to pierwsze zdanie tutaj na tym slajdzie. Bezpiecznicy i systemy bezpieczeństwa często są traktowani trochę jak tacy spowalniacze działalności organizacji, spowalniacze procesów w organizacji, bo czepiają się, mówiąc kolokwialnie, tego, co tam się odbywa wewnątrz, chcą to zrozumieć i tak dalej. Jeżeli system bezpieczeństwa jest projektowany, jeżeli systemy i aplikacje są projektowane pod kątem bezpieczeństwa, de facto ta synergia oznacza, że tu nie ma spowolnienia. System bezpieczeństwa może wręcz pozwalać na uzyskanie nowych cech, nowych funkcji, nowych usług, wręcz może pomagać w ich tworzeniu, a nie przeszkadzać. Bezpieczeństwo musi być wdrażane w każdym fragmencie infrastruktury. Chociażby ze względu na tą zmianę w brzegu sieci, o której mówiłem wcześniej, musimy myśleć o tym, jak zabezpieczyć nie tylko nasz styk z internetem, ten główny, centralny, ale musimy myśleć szerzej, musimy myśleć o naszych aplikacjach w chmurze, musimy je identyfikować przede wszystkim, musimy mieć widoczność tego, że nasi użytkownicy z nich korzystają i to samo dotyczy użytkowników pracujących zdalnie, to dotyczy również otoczenia, w którym oni pracują, czyli ich sieci lokalne, czy one nie wnoszą jakiegoś dodatkowego ryzyka dla naszych najcenniejszych zasobów, które znajdują się w państwa centralach. No i jak mówię, Zero Trust jest to pewnego rodzaju wyznacznik, standard, jest to podejście, tak? Jest to trend. Chętnie pomożemy Państwu w analizie i oszacowaniu tego, jak bardzo Wasza organizacja jest zaawansowana we wdrażaniu takiego podejścia. Jest to trend, który myślę w tej chwili będzie i obowiązuje i będzie obowiązywał jeszcze przez dłuższy czas, dlatego że ma szereg zalet, takich zalet, które niekoniecznie muszą oznaczać super inwestycje. To może być dokonfigurowanie pewnych cech, to może być zamknięcie pewnych luk, to może być wdrożenie czasami bardzo prostych mechanizmów, niekoniecznie zakupy, niekoniecznie wymiany, duże wymiany sprzętu i aplikacji. Namawiam również do tego, żeby dobierać sprzęt, dobierać oprogramowanie, dobierać aplikacje, dobierać systemy pod kątem możliwości rozmowy, konsolidacji pomiędzy systemami. Interfejsy API
rozwiązania, które pozwalają te systemy ze sobą łączyć. Myślę, że to powinno być jedno z podstawowych kryteriów przy wyborze produktów. Tak jak wspomniałem, to nie jest sesja produktowa. Na pewno nie dotknąłem szeregu różnych drobiazgów technicznych związanych z takimi trendami, ale chętnie spotkamy się z Państwem. Zapraszam do udziału też w naszych innych sesjach, gdzie omawiamy już szczegóły techniczne. Dziękuję bardzo za uwagę.